I dzisiejszym tematem naszego odcinka będzie montaż hydroforu. Pompa wróciła po gwarancji. Żeby hydrofor prawidłowo zamontować, trzeba sprawdzić, jakie jest ciśnienie wstępne w zbiorniku. Mamy tu taki manometr, który pokazuje około bara. Pasowałoby troszkę dobić. Do tego celu wykorzystamy ten porządny Stanleyowski. Będę miał mający drugie życie też ze sobą. Kompresorek trochę zdezelowany. Po zmianie szczotek przywrócony do życia za kwotę rzędu 2 dych. I po prostu się go włącza do sieci. Robi trochę hałasu. Pompujemy. Do jakichś 2 barów. Przekręcimy pompę. Która wróciła z gwarancji. Stwierdzono, że zanieczyszczona woda spowodowała zużycie przedwczesne wirnika. No cóż, jakość tej pompy nie jest najwyższa. No. Podłączony został kruciec sący. Za chwilę będziemy podłączać zbiornik. No, spróbujemy napełnić, odpowietrzyć pompę, korzystając z wody hydroforowej. Tu mamy śrubkę odpowietrzającą. Tu mamy jeszcze śrubkę odpowietrzającą, filtr na ssaniu. I zaraz będzie wytrysk. Wytrysk, przetrysk. I będziemy próbować odpalić tą magiczną maszynę. Jest taki problem z hydroforem, a dokładnie z tym 2-letnim bodajże wężem antywibracyjnym przyłączem, że tutaj prawdopodobnie nastąpiło pęknięcie tego kołnierza będące źródłem wycieków. I zamontujemy teraz taki inszy wąż, ale założymy to 950W kolanko i ten za 39 bodajże wąż. Bo oryginalny kosztuje 56 liszkach, gdzie grają na kiszkach. Może to połączenie będzie wytrzymalsze, zobaczymy. Skuteczniejsze i tańsze 10 zł od nowego węża. Teraz zrobimy próbę. A nóż. Woda w ruch! Rośnie. I znowu jakiś wyciek. I znowu kapiemy.